Dzień dobry, cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie symulowanej kariery Lechem Poznań. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony najbogatszy klub w Polsce. Najprawdopodobniej tak, ponieważ po sprzedaży Roberta Barana, po pożegnaniu naszej absolutnej ikony, już chyba w tym momencie tak trzeba to powiedzieć, na naszym koncie znajduje się 76 milionów. 76 milionów euro w budżecie transferowym Lecha Poznań. To nie są pieniądze jakby poświęcone w całości na klub, to jest hajs, który moglibyśmy sobie w tym momencie wydać i kupić sobie każdego piłkarza, no może nie każdego, wiadomo, jest pewien próg, gdzie już kwoty są tak czy siak do takiego stopnia powalone i będą jeszcze bardziej powalone i tak dalej, ale wiecie, o co chodzi. W każdym razie jesteśmy mocno bogaci. Ustaliliśmy, że w pierwszej kolejności pozycją, którą będziemy chcieli wzmocnić, jest zdecydowanie bramkarz. Po tym, gdy odszedł od nas Van der Hart, absolutnym pewniakiem jest właśnie zainteresowanie się jakimś golkiperem. Czekamy cały czas na raporty dotyczące bramkarzy, dotyczące składów, ponieważ wysłaliśmy dokładnie takie... O, czyżby Manchester United wygrał? Tak jest, Manchester United wygrał Super Puchar Europy, pokonując Chelsea 2-1, czyli zwycięzca Ligi Europy pokonał zwycięzcę Ligi Mistrzów. My natomiast, moi drodzy, skupmy się na lidze, w której to jesteśmy do tej pory cały czas oczywiście niepokonani. Mamy 9 punktów na koncie po 3 spotkaniach, komplet zwycięstw, 2-3 z konta, więc teraz czas wybrać się do Zabrza, gdzie spotkamy się oczywiście z Górnikiem. Mamy informację o jakimś przełożonym spotkaniu, ale to nie powinno nas jakoś specjalnie interesować. Przejdźmy sobie bezpośrednio do naszej drużyny i myślę, że tak samo zwycięskiego składu też raczej nie powinniśmy zmieniać, więc po prostu rozpoczynamy symulowanie tego spotkania. Zobaczmy, jak się zaprezentują nasi piłkarze i rzućmy okiem na skład gospodarzy. Tutaj na bramce Neugebauer, dalej Masoura, Spaluszek, Crnomarkowicz, oczywiście pozdrawiamy Crnomarkowicza, Gryszkiewicz, Janza, Nowak, Manech, Prochaska, Pakulski i Sobczyk. O ile dobrze się orientuję, to tutaj właśnie miała miejsce ta transakcja, gdzie Crnomarkowicz został oddany do Górnika Zabrze, a w jego miejsce oczywiście przyszedł do nas Wiśniewski. Tam jeszcze do tego dopłaciliśmy trochę pieniążków, ale mam nadzieję, że transakcja Wiśniewskiego okaże się być jak najbardziej strzałem w dziesiątkę. Póki co niestety tracimy piłkę i to piłkę stracił nie kto inny jak Dawid Kownacki. Powinniśmy tutaj mieć się na baczności, bo Górnik będzie w stanie zdecydowanie zaatakować, a my musimy pamiętać, że też nie mamy najbardziej doświadczonego piłkarsko-bramkarza na świecie. Myślę, że tak czy siak Noć powinien być wdzięczny niesamowicie za te minuty, które dostał. Pomijmy fakt, że nie mamy żadnej innej alternatywy. Ale wiecie jak jest, po prostu chłop w tym momencie raczej też ma świadomość, że jest naszą pierwszą opcją na bramce do momentu, aż nie znajdziemy kogoś na to miejsce. Ale to są minuty, które dadzą mu taki boost, jeżeli chodzi o rozwój, o doświadczenie, że wątpię, że jakikolwiek inny trening, rodzaj gry, nawet na wypożyczeniu, da mu to samo doświadczenie, które załapie tutaj. Moi drodzy, zaczynamy źle, zaczynamy fatalnie, bo co tu się dzieje? Co robią nasi skrzydłowi? Guzman nie wie kompletnie, czy się znajduje na murawie. Sykora wybiegł przed chwilą właśnie z piłką na out. Zaczynamy grać i obserwować zagrania typowe dla właśnie ekstraklasy. No na całe szczęście Noć teraz złapał tę piłkę w ręce, ale powiem wam szczerze, że Guzman zaczyna... No zaczął ten mecz fatalnie, przynajmniej tak sugerowałaby to jego ocena. Dobra interwencja Szczepaniaka, zagranie jeszcze do przodu i teraz Kownacki. Zobaczymy, co on zrobi z tą piłką. Na razie nie zrobił nic ciekawego. Znowu strata, no jesteśmy totalnie zdominowani przez Górnika, absolutnie, nie mamy żadnych argumentów, które miałyby jakkolwiek przemówić na naszą korzyść i nie poprawia się nic. Zagranie do Guzmana? Guzman, no przejął tę piłkę, w sumie bardziej ją wykopał i Jesper Karlström ją po prostu przechwycił, ale teraz może Kownacki, klepka z Makowskim, po raz kolejny Kownacki, zagranie tej piłki do Marchwińskiego, niestety nie powiodło się. Guzman, no podskoczyła ci ta ocena z powrotem do 6-0, chociaż nie, no ona cały czas lawiruje w okolicy tej szósteczki i spada poniżej 5-9. Więc raczej, moi drodzy, mamy w pierwszej kolejności kandydata do zmiany, ale ogółem mam wrażenie, że cały zespół zawodzi, jakby środek pola też nie do końca istnieje. Chyba trzeba się zabrać za konkretniejsze zmiany, więc moi drodzy, mając takich zawodników na ławce rezerwowych, ja teraz nawet nie będę już zbędnie czekał. Jesper Karlström, dlaczego ty tutaj masz taką ustawioną pozycję? Nie wiem, ofensywny. Jeszcze raz, wybierzmy sobie ofensywny. Ja nie rozumiem totalnie tego przestawiania tych formacji, to jest dla mnie po prostu taka zagadka. Tutaj mamy 4-2-3-1 wąsko, tutaj jest 4-2-3-1 szeroko, to teraz dajmy sobie szeroko i znajdźmy sobie wąsko. Wow, mamy wąsko i teraz
Makowskiemu po prostu zmienimy pozycję na lewego, na środkowego pomocnika. Sykora, tobie dajmy lewego pomocnika, tutaj dajmy natomiast prawego pomocnika i wpuśćmy w to miejsce Skurasia. Skuraś fajnie, wysokie skupienie u tego zawodnika, wysoka forma w ogóle u niego, więc też to wygląda w porządku. No Kallström trochę też zawodzi, nie będę ukrywał. Zastanawiam się tylko, czy wpuszczenie Marsza, który ma znaczne braki, jeżeli chodzi o overall w porównaniu do tego zawodnika, będzie tutaj dobrym pomysłem. I tak kminie, Kallström. Czy ja mogę tutaj, sugeruje mi teoretycznie też, że Alana Czerwińskiego mógłbym w to miejsce wprowadzić. Ale pytanie, czy... No nie, no Marsz już chyba będzie lepszą opcją. No dobra, w takim razie Skuraś i Marsz, niech będzie. Mieliśmy problemy, mówiłem o tych problemach, więc może teraz uda się nam jakkolwiek przekonać nasz zespół do nieco lepszej gry, chociaż nie wiem kogo jak powinienem tutaj przekonywać i z jakiej racji właściwie. Dobry przechwyt Makowskiego. Kownacki, wycofanie piłki do Kallströma. Świetnie, świetnie, tylko jakbyś jeszcze podał chłopie, o, albo i też stracił piłkę, okej, Kallström też. Możesz jak najbardziej wbiec po prostu w przeciwników, to też się sprawdza, to też jest taktyka, którą wielokrotnie stosowaliśmy, opłaca się. Oj, wybicie piłki totalnie na pałę, zajebiście, dokładnie, o to chodzi panowie, taką piłeczkę chcemy oglądać. A tak nieironicznie. Weźcie się do roboty, co? Wy nie oddaliście żadnego strzału, macie 30% posiadania piłki po 60 minutach. Nie oddaliście żadnego strzału, nic. I to nawet nie jest kwestia tego środka pola, ale chodzi mi tutaj o napastników naszych. Zero jakiegokolwiek zagrożenia. Jest tam Skuraś. Dobre zagranie Makowskiego, no może w końcu to się odmieni. Może w końcu ktoś odda strzał na bramkę, nie. Po co strzelić, po co cokolwiek spróbować zrobić. Teraz Marsz. Kownacki, Makowski. No zagraj do Kownasia! Kownaś, czemu ty nie strzelisz, chłopie? Czemu nie masz czemu bez obrotu i bez uderzenia na bramkę, co? W końcu spróbował Marchwiński oddać strzał na bramkę, ale totalnie odbita piłka. Nie miało to jakiegokolwiek sensu. Kownacki znowu bez strzału na bramkę. Wchodzi zatem Lukas Podolski. Nie ma co czekać, nasza cierpliwość też się musi kiedyś skończyć, a jeżeli Kownackiego karabiny się zacięły, no to... Wygląda na to, że definitywnie. Dobry przechwyt w wykonaniu naszej obrony, ale niestety już samo podanie piłki było karygodne. Ustawiony tutaj Benjamin Henrich. Szczepania Kiszatka próbował asekurować. Mamy teraz kontratak. Makowski, dobre zagranie piłki. Marsz, jest i Kownacki. Po raz kolejny Makowski, Kownacki klepią piłkę. Kownasz, czy ty oddasz w końcu strzał na bramkę? Czy mamy rzut rożny? Mamy rzut rożny. Pojawił się Podolski w miejsce Kownackiego. Wybita ta piłka bardzo daleko. Dotarł do niej Marsz. Makowski. Wycofanie piłki, Filip Marchwiński, klepią tę piłkę w nieskończoność. Halo panowie, dośrodkujcie, nie wykopcie jej tylko do tyłu, przecież wy teraz gdy się... Nasza seria bez porażki została dosyć szybko zatrzymana. Niestety, 0-0, totalnie się nie pojawiliśmy na tym meczu. Ani razu nie oddaliśmy strzału, ani razu nie zagroziliśmy jakkolwiek bramce Górnika, więc tutaj nie możemy w ogóle narzekać i mówić o jakiejkolwiek zmianie rezultatu. Niby w jaki sposób? Niby w jaki sposób? Takie są fakty, moi drodzy. Teraz przed nami to są naprawdę gorące dni, bo zaczyna się faza playoff Ligi Europy. I trafiamy dosyć dobrze na sam początek, zdecydowanie dobrze. Widzę też tutaj całą masę innych ekstraklasowych zespołów, m.in. Krakowia i Lechia. I też Legia, czyli Legia przewaliła w eliminacjach do Ligi Mistrzów i wylądowała w eliminacjach do Ligi Europy. No dobra, jest szansa na 4 zespoły w fazie grupowej Ligi Europy. Jak to wszystko się zakończy? Raczej mamy świadomość. Rumunia, nikogo więcej tu nie znajdę. Okej, skoro nie znajdziemy nikogo więcej w Rumunii, ja to jak najbardziej rozumiem. Alan Czerwiński miałby pójść do Watfordu. Nie. Odrzucamy tę ofertę. 1 400 000 to nie są pieniądze, które miałyby nas tutaj przekonać. Mamy informację o tym, że zostało przełożone spotkanie, o tym, że Van der Hart oczywiście został sprzedany i tak dalej, i tak dalej. Mamy też ofertę transferu za Makowskiego, którą też odrzuciliśmy. I cały czas czekamy na jakiekolwiek informacje dotyczące naszych piłkarzy. Dotyczące tych bramkarzy, których chcieliśmy zaobserwować, których chcieliśmy jakkolwiek do nas ściągnąć. I mamy raport dotyczący Kabuza. To jest ten bramkarz, który był w Rumunii, ma 70 punktów overalla, czyli na dobrą sprawę zamienił stryjek siekierkę na kijek, bo myślałem, patrząc po wartości, myślałem, że to jest coś więcej, a ja bym zdecydowanie bardziej celował coś w okolicy 75 tych punktów overalla, co najmniej. Katalin Kabuz nie wydaje się być najlepszą możliwą opcją, z drugiej strony ewentualnie jako rezerwowy, jako zmiennik, być może. Na obecną chwilę to jest pierwsza taka propozycja, którą mamy. Kolejne są oczywiście w trakcie. Czy mamy jakieś nowe też? Mamy nowych. Mamy kilku nowych. Mamy 8 nowych tutaj, jeżeli chodzi o Ligę. I między innymi jest to Radosław Majecki,
jest to Pusim, Jardin, Prévost, Cardinale, Cardinale Wojtyła, Keylor Navas, Benjamin Lecomte, Nardi. No jest kilku piłkarzy naprawdę. Radosław Majecki mnie intryguje. Zresztą no, tych wszystkich sobie możemy zaobserwować. Chyba raczej nie powinniśmy tutaj nikomu jakby napsuć krwi, jak sobie tych piłkarzy zaobserwujemy. Temu kontrakt wygasa. Dobra, zaobserwowaliśmy tych z Ligę, to teraz przechodzimy dalej. W lidze niemieckiej nikt nowy, w lidze rumuńskiej nikt nowy, tutaj też nikt nowy. No nie, jeżeli chodzi o tych piłkarzy, których obserwujemy, to by było na tyle. Jeżeli chodzi tutaj o bramkarzy, to też ich póki co nie ma. Z Ligi Holenderskiej tutaj 13 i 7 dni odpowiednio na dalsze raporty. Jeżeli chodzi o goalkeeperów z Ligi Argentyńskiej, tutaj też cały czas czekamy na raporty. 8 dni. 8 dni to jest... To jest czas, który jesteśmy w stanie wytrzymać. To jest czas zdecydowanie, który jesteśmy w stanie wytrzymać. Tutaj mamy w ogóle wolnych bramkarzy. Dlaczego ja wcześniej na nich nie zwróciłem uwagi? Scout zajęty, nie możesz go przydzielić do Mille Silvar. Tutaj scout za... A nie, ten może go zaobserwować. A ten Mille Silvar dlaczego nie? Szuka nowego klubu. Nie wiem, ciekawe. Ale jeżeli nie mogę go zaobserwować, no to nie mogę. No dobrze, moi drodzy, czekamy na raporty. Katalin Kabus okazał się być jednak niezbyt zadowalającą nas opcją. Mimo iż te okno transferowe tutaj jeszcze trwa i trwa, bo... A nie, to okno transferowe wcale nie trwa i nie trwa. Więc my lada moment będziemy musieli podejmować decyzję. Możesz ty, w mordę kopane. To moi drodzy, ile my tutaj mamy czasu? Czasu mamy 5 dni, 5, 6, 7... Chyba na styk się wyrobimy z niektórymi raportami. I to tak absolutnie, absolutnie na styk. Moi drodzy, lada moment, kolejny mecz. Tym razem już europejskie puchary. SK Sturm. SK Sturm Graz seit 1909. 9 w sumie chyba, tak. Tak mi się wydaje. No zresztą mniejsza z tym. Bierzmy udział w tej konferencji przedmeczowej. Odpowiedzmy na pytania. Na papierze Sturm i Graz to podobne drużyny. Nie można ich lekceważyć. Koncentracja na dobrym występie. Biorąc pod uwagę, że dysponujemy podobnym potencjałem w meczu, musimy być ostrożni. Jesteśmy jedną z najlepszych drużyn. I teraz jeszcze użyjmy takiego, żeby ostudzić troszeczkę emocje, więc użyjmy... jak zwykle zagramy futbol na wysokim poziomie. No mam nadzieję, że na pewno na wyższym niż ten w meczu z Górnikiem, bo tam była jakaś totalna... katorga, to był kryminał po prostu to, co my tam zagraliśmy. Problem jest taki, że Balaj, który tutaj jest obecny właśnie z SK Sturm, to nie jest dla nich pierwsza runda. Oni już grali wcześniej w tych eliminacjach i już zdobyli kilka bramek. Mają doświadczenie na tej arenie europejskiej, więc spróbujmy. Na ten mecz niemniej zrobimy kilka zmian w składzie, bo po tym ostatnim skandalicznym występie nie mogę patrzeć na niektóre twarze, więc wpuścimy sobie tutaj Skurasia w miejsce Guzmana. Idąc dalej, patrząc po naszych zawodnikach, no musi tutaj oczywiście zostać Noć. Manea, Henrich, Szczepaniak, Szatka tutaj akurat bez zmian, chociaż zastanawiam się nad jeszcze ewentualnie przesunięciem któregoś z piłkarzy, ale chyba nie. Chyba nie. Czy Bogart, czy którykolwiek tutaj z jego mościów może się pojawić? Może powrót Petraszka do składu by dobrze nam zrobił? Zastanawiam się tak, czy ten chłopak mógłby tutaj wrócić na ławkę rezerwowych chociażby, gdyby była sytuacja kryzysowa. Wpuśćmy sobie jeszcze Podolskiego w miejsce Kownackiego i rozpocznijmy ten mecz. Gramy na wyjeździe, więc nie spodziewam się cudów. I do boju Lech Poznań. Panowie, pełna koncentracja na najlepszym możliwym występie. Jeżeli chodzi o gospodarzy, ich skład nie mówi mi absolutnie niczego. Oprócz tego, że ten Balaj zdobył 3 bramki we wcześniejszej edycji i jeszcze jakiś tam chłop zdobył 1. I tyle. U nas wiemy, że potrafią strzelać, wiemy, że potrafią kopać piłkę. Fajnie by było, jakby to pokazali w tym meczu! Zajebiście. Dobra, spoko. Podoba mi się. Pierwsza akcja Manea, zejście do środka, tutaj Marchwiński. 1-0. Panowie, i nie można było tak od początku? Chociaż w sumie, jeżeli mieliście się gdzieś wysypać, to dużo lepiej, że wysypaliście się w meczu z Górnikiem, a na mecz z Szturmem Graz wyszliście w 100% zmotywowani. Przynajmniej mam nadzieję, że zobaczę tę motywację do ostatniego gwizdka. Makowski. Dobre wypuszczenie do Lukasa Podolskiego. Lukas Podolski, wycofanie tej piłki. Szukamy wsparcia kolegów z zespołu. Makowski. Karlstrom. Świetne odegranie. Podolski! Obija niestety poprzeczkę. Jeszcze próbuje Manea. Ładne zejście do środka Manea, tutaj znowu Filip Marfiński, fajnie się zabrał z tą piłką. Powiem wam, że Filip Marfiński robi w tym meczu naprawdę kosmiczną robotę. Jest bardzo aktywny młody Polak z przodu. I teraz zagranie do Podolskiego.
Lukas Podolski znowu próbował się przedrzeć przez linię obrony, ale nie powiodło się, ale powiodło się zdobycie bramki w podobny sposób jak tej pierwszej. Tym razem to Podolski dogrywa do Makowskiego, który podłączył się z trzeciej linii w sumie, chociaż nie, z drugiej, przepraszam, z drugiej linii. Zdobywa bramkę nasz środkowy pomocnik i prowadzimy już 2-0 na wyjazdowym meczu po 27 minutach. To jest naprawdę bardzo dobry rezultat. Jeżeli tylko zachowamy jeszcze koncentrację w obronie, nie odwalimy żadnej głupiej imby, żeby nie daj Boże nie stracić tej bramki, to wychodząc stąd z czystym kątem, mając te bramki na wyjeździe, myślę, że mamy na pewno awans w kieszeni. Ale nie myślmy jeszcze o awansie, na razie pomyślmy o dowiezieniu tego wyniku do końca, albo nawet o ewentualnym podwyższeniu. Lukas Podolski na skrzydle. Oj, potrzebuje wsparcia, nikt mu się nie pokazuje. Gdzieś tam przez chwilę mignął Makowski i dokładnie do niego została skierowana piłka. Teraz Jesper Karlström, zagranie do Makowskiego, ten oddaje do Karlströma. No i moi drodzy, zdobywamy bramkę na 3-0 w identyczny sposób. Przepięknie klepią to. W końcu to działa. Piękne zagrania Karlströma, piękne zagrania Makowskiego. Marchwiński, naprawdę totalna życiówka. Myślę, że man of the match absolutnie. Ale my lecimy na czwórkę. Oj, gdyby tylko Karlström faktycznie podał do Marchwińskiego, a nie zbijał bąki, to może moglibyśmy myśleć o czwartym trafieniu jeszcze w pierwszych 45 minutach. Nie będzie rzutu rożnego. No Szturm gra chyba troszeczkę ich wzięliśmy Szturmem, ale tak trzeba to powiedzieć, moi drodzy. Marchwiński, Makowski, Karlström, bramki strzelane w 6, 24 i 39 minucie, więc ta nadzieja na w końcu do 3 razy sztukę tę europejską przygodę Lecha Poznań, może ta nadzieja w końcu przyniesie jakiś rezultat, bo eliminację już przechodziliśmy wielokrotnie, ale później z fazy grupowej, oj, tutaj były ciężary. Teraz trochę brak koncentracji na początku, ale na całe szczęście dobre wyjście z bramki Nocia i dobra interwencja. Patrzę po naszym składzie, zastanawiam się, czy któryś z tych zawodników mógłby jeszcze jakkolwiek tutaj zainterweniować. Chociaż patrzcie na Skurasia, jak chłop się urwał. Skuraś właściwie... O, 4-0. Moi drodzy, chyba to przesymulujemy do samego końca. Zrobię sobie teraz jeszcze zmiany, zmienimy sobie... Tak, czekajcie. Zrobię sobie zmiany. Henrich, jakoś nie zachwycasz formą, więc wejdziesz sobie tutaj, wejdzie sobie w twoje miejsce Czerwiński. Patrzę też, że Sykora tak samo jakoś niezbyt to wszystko funkcjonuje. No i na razie tyle. Zróbmy sobie te dwie zmiany, niech te zmiany się dokonają i ja w takim razie przesymuluję już ten wynik do samego końca. No niestety, straciliśmy bramkę w 66 minucie. Na murawie pojawił się jeszcze Kownacki, Guzman i Marsz, ale myślę, że tak czy siak to jest bardzo dobry rezultat. 4-1 na wyjeździe, świetna postawa naszego zespołu. No i to na pewno nam daje nadzieję na gładki awans, można powiedzieć. Pytanie teraz, jak nasz zespół i jak kondycyjnie my wyrobimy przed tym nadchodzącym meczem z Jagiellonią. Wyszliśmy absolutnie podstawową jedenastką na tamto spotkanie i teraz niestety zmęczenie dało się we znaki, chociaż widzę kilka nazwisk, które powinny dać radę. Zobaczę, jak daleko mamy do następnego meczu po starciu z Jagiellonią. Okej, zaraz rewanż ze Szturmem. To wiecie co, postawimy jednak faktycznie na nieco bardziej rezerwową jedenastkę, ale zedytuję po prostu nasz wyjściowy skład. Niektóre nazwiska, takie jak, no Skurasiowi chciałbym akurat dać zagrać od pierwszej minuty, uważam, że zasłużył. Teraz możemy ustalić naszą jedenastkę. Niech Petraszek wejdzie do wyjściowego składu w miejsce Szczepaniaka. Wiśniewski, a może ty właśnie wejdziesz? Chociaż dobra, Wiśniewski, najwyżej ciebie zmienię za Petraszka, ok? Tak się umówmy. Czerwiński, ty wejdziesz w miejsce Manei, który jest wyraźnie zmęczony. Marchwiński, chłopie, ty musiałbyś troszeczkę odpocząć, ale problem jest taki, że nie bardzo wiem, kogo powinienem tutaj wpuścić w twoje miejsce. Niby mógłbym dać sobie Guzmana, ale Guzman tak ostatnią formą nie błyszczał i pytanie, czy nagradzanie go teraz występem od pierwszej minuty w Ekstraklasie jest dobrym pomysłem. Z drugiej strony chyba lepsze jest to niż zarżnięcie ciebie absolutnie do samego końca. I możemy wpuścić sobie jeszcze Marsza w miejsce Jespera Karlströma. I dobrze, moi drodzy, taką jedenastką wychodzimy na to starcie z Jagiellonią, tak więc symulujemy ten mecz i teraz gramy u siebie. To jest ważne, że gramy przy bułgarskiej. Spójrzmy na skład Jagiellonii. Tutaj na bramce Steinborzali, Olszewski, Szymonowicz, Tiru, Budvarsson, Borysiuk, Taras Romanczuk, Cernych, Myczkowski, Imas i Sobczak z numerem 9. O, już myślałem, że stracimy bramkę w pierwszej sekundzie, w pierwszej akcji w ogóle, ale na całe szczęście nie. Tam wyszedł Noć po raz kolejny, dobrze zaasekurował, chociaż w sumie chyba bardziej jednak musiał naprawiać błąd nasz obrońca. No ale mniejsza z tym. Kownacki, wróciłeś do składu po wcześniejszej absencji w Lidze Europy. Od pierwszej minuty pojawił się Podolski tam w Lidze Europy i jak widać to przyniosło fajny skutek. Przydałoby się, żebyś teraz ty ponownie się wpisał na listę strzelców, jeżeli chodzi o Ekstraklasę, bo doświadczenie ma... Oj, coś ty zrobił najlepszego, Petraszek! Co jest grane? Petraszek nam mecz sabotował. Chłop sobie odpuścił krycie i po prostu poszedł w bok.
Ty no, jak tak dalej będzie, to ja tu zrobię tą zmianę i no raz. Znowu odpuszczo... Halo! Obrona! Pobudka? Ja tak bardzo poproszę, jakąś... Nie wiem, co tu się wydarzyło. Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Robienie zmian chyba w 20 minucie to trochę przeginka, ale moi drodzy, niby Petraszek najgorszy jest to, że Petraszek niby ma ocenę 6-6. Zajebiście, ale po tym, co ja widzę, co tu się dzieje w obronie, to tutaj nie jest żadne, no... Ja pierdzielę, Petraszek znowu... Chłopie, co się z tobą działo? Usiadłeś w dwóch meczach na ławkę rezerwowych? Nie no, ja pierniczę, przecież ta jaga nas tak ciśnie, że my nie wiemy, jak się nazywamy. Ale tu jest imba. Ale tu się teraz dzieje. Jak tu zaraz będzie trójka? Petraszek. Dobrze, w końcu zrobił jakąś interwencję. Coś niesamowitego. Marsz. Ruszamy z akcją. Makowski. Zagranie do Kownackiego. Kownacki wybija tę piłkę na skrzydło. Może Sykora. Podłącza jeszcze Benjamina Henrichsa. Marsz. Kownacki. No strzel to Kownacz. Ktokolwiek. Dobrze, ładnie to poklepali. Sykora podłączył się. Okej. Okay. Wracamy z dalekiej podróży. W statystykach wygląda to tragicznie, ale strasznie na nas usiadła jaga od samego początku. No i trzeba przyznać, że my chyba nie byliśmy w ogóle przygotowani na taki rezultat. Na taki obrót spraw. Dobra kontra leci z naszej strony. Makowski, zagranie piłki na skrzydło po raz kolejny. Ale strata, głupia strata. No dobra, koniec. Po pierwszych 45 minutach mamy rezultat taki, a nie inny. A, przepraszam, ja miałem zrobić zmiany, więc ja robię te zmiany. W miejsce Petraszka, tak jak zapowiedziałem, wchodzi sobie, chociaż z drugiej strony Szatka jest zmęczony. No dobrze, to Szatka tylko i wyłącznie ze względu na to, że nie chcę, żebyś ty zaraz mi tutaj totalnie oddychał czołem, to ciebie zmienimy. I na razie, jeżeli chodzi o zmiany dalej... Chyba to by było na tyle. Później sobie jeszcze tutaj coś zruszymy. Coś jeszcze zrobimy. Na pewno wejdzie Karlström chyba w miejsce Makowskiego, bo Makowski też już bardzo, bardzo zmęczony. No okej. Okay. Panowie, wy jesteście w stanie spokojnie tutaj ukuć punkt, tak myślę. Co najmniej. Tylko trzeba się wziąć do roboty, bo Sobczak nas na razie tutaj niemiłosiernie leje. Okej. Okay. Troszeczkę wyszedł Szatka, asekuruje tam Petraszek z tyłu, Szatka cały czas wysoko, gdzie są nasi defensywni pomocnicy, zamienili się rolami, marsz, znowu Szatka, niekryty, dobrze, teraz dobra interwencja, Petraszek, Jezus Maria, Petraszek, jaki błąd! Petraszek, tragedia, znowu faul, znaczy tu był faul, spowodowany, musiał być ten faul, spowodowany próbą naprawienia błędu. Ja wiem, że ja teraz w tym momencie już wziąłem strasznie na tapet Petraszka, więc będę się go czepiał totalnie o wszystko, ale... Spóźnione krycie. No nie, no jest źle. Jest źle. Dobrze, na całe szczęście Wiśniewski gdzieś tam się podciągnął, chociaż... I on i... O Jezus Maria. Dobra, kolejne zmiany. Ja chcę po prostu zapauzować grę, ja chcę zobaczyć na oceny. Kto tutaj ma jakąś tragiczną ocenę? Skóraś ma teraz tragiczną ocenę. Jezus Maria, czy my zawsze musimy mieć tak z tymi bocznymi pomocnikami, że jak już jeden zacznie grać dobrze, to on nie może utrzymać tej formy przez dłużej niż 5 minut, tylko musi zaraz zacząć znowu grać totalnie jak gówno. Nie wiem, dlaczego mamy taką zależność w naszym składzie, ale odkryłem ją nie tak dawno temu i wyobraźcie sobie, że działa w naszym przypadku naprawdę rewelacyjnie. No dobra. Mamy podjętą jeszcze jedną próbę zmiany. Noć, dobra interwencja. Alan Czerwiński nie zdołał dopaść do tej piłki. Wchodzi Karlström, wchodzi Marchwiński. Mamy zmiany też taktyki. Zobaczymy, czy teraz to przyniesie jakiś skutek. Na razie cały czas nas jaga, tłucze, ale to tak tłucze całe noce, całe dnie. Oj, teraz są kłopoty. Teraz, oj, dobrze. Dobra interwencja Wiśniewskiego, bardzo dobrze. Panowie, Karlström, zagranie na skrzydło, Sykora, dobiegł do piłki, coś niesamowitego, to takich rzeczy się nie spodziewałem. Benjamin Henrichs. Karlström do Kownackiego. Kownacki też totalnie niewidoczny, nie wiem, co się z nim stało, nie wiem, dlaczego się zaciął nagle, kompletnie przestał strzelać. Może teraz, Kownacki z główki... No, Petraszek, miałeś szansę się zrehabilitować. Jakbyś tu wcisnął piłkę do siatki, to zdecydowanie twoje błędy zostałyby ci wybaczone i rozgrzeszenie z pocałowaniem ręki. 85. minuta, cały czas prowadzi Jagiellonia. I nasza początkowa przewaga i spokojny komfort tych... Tak jest, moi drodzy, przegrywamy ten mecz, niestety. Ta nasza początkowa...
przewaga, ten spokój ducha, seria bez porażki zostaje bardzo szybko zamieniona w serię porażki, ponieważ po przegranym meczu z Górnikiem teraz przegrywamy mecz z Jagiellonią. Pytanie tylko, czy 3-1? Nie, 3-1. Myślałem, że może 3-2, ale czego ja się spodziewałem? Przegrywamy u siebie, totalnie będąc zjedzonymi, zdominowani po prostu pod każdym możliwym względem. I najlepsze jest to, że niby patrząc po ocenach, nie, tu jest wszystko w porządku, to jest wszystko super, zajebiście, dobrze grali chłopaki, jest okej. Właśnie nie jest okej. Jest tragedia, jest po prostu tragedia, to wyglądało strasznie. Jakbyśmy zobaczyli sam wynik, no powiedzielibyśmy, no dobra, no to zostaliśmy zdominowani, no bywa i tak. Ale moi drodzy, tam zostaliśmy po prostu totalnie zniszczeni, zmiażdżeni. Patrzę na transfery, czy mamy kolejne jakieś 3 nowe tutaj raporty? Mamy. Gdzie mamy nowy raport? W Szwajcarii? W Argentynie. Kolejni zawodnicy nowi. Mamy, tak jest, to są zawodnicy tutaj oprócz, te 2 dni. Ja powiem wam szczerze, że mam chyba spore nadzieje co do tych zawodników z Argentyny. Proszę bardzo, obserwuj jak najbardziej. Obserwuj tutaj tego też jak najbardziej. Scout zajęty i zaraz się okaże, że już nie mamy kogo. Tak jest, scout zajęty. Nie mamy już kogo obserwować, nie mamy już kim. Kogo obserwować, ale moi drodzy, 2 dni to jest super informacja. Czy to się by nam udało jeszcze sfinalizować przed tym meczem? Stop, wyjdźmy stąd. Mamy końcowy raport skauta dotyczący Lawrence'a Atiziego. Lawrence Atizigi ma 71 punktów overalla. Jest goalkeeperem Saint-Gallen. Co do jego kolegi ligowego Noma Baumana, potrzebujemy jeszcze 6 dni co do raportu. No moi drodzy, na pewno te 71 punktów overalla wygląda bardziej zachęcająco niż 63 punkty overalla naszego aktualnego goalkeepera. Emerson Palmieri przechodzi do Napoli za 30 baniek. Kurczę, jakby w rzeczywistości Chelsea finalizowała taki transfer. Znaczy nie, że mam coś osobiście do Emersona, bo nie mam w żadnym wypadku, ale po prostu wydaje mi się, że to by był dobry biznes. Mamy, moi drodzy, 3 raporty końcowe dotyczące przeróżnych zawodników, głównie chyba z Argentyny, więc zacznijmy od Ezequiela Unzaina. I to jest to, o czymś takim właśnie mówię. 75 punktów overalla. Lecimy dalej. Daniel Sappa, 71. To już trochę mniej. I czas na Diogo Costę. Diogo Costa wart 73 punkty overalla, ale bardzo młody. Bardzo, bardzo młody, bardzo młody. 22 lata i na pewno to jest umotywowane tą jego, no bardzo wysoką, bardzo wysokim potencjałem. Dodajmy go do listy życzeń. Tutaj 22 dni, to na pewno nie zdążymy. 22 dni to nie ma szans, że to by się miało wydarzyć. Chcę po prostu przejrzeć sobie te wszystkie raporty, żeby podjąć teraz decyzję, czy my mamy do końca tego okna transferowego jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dni. Czy ja jestem w stanie jeszcze przeczekać na jakiś raport końcowy, czy którykolwiek zawodnik, którego obserwuję, czy dostanę w sprawie niego raport w przeciągu 7 dni? Tu jest 10, więc tutaj nie ma szans, chyba żebyśmy kupili Keylora Navasa. Tutaj, czas na kolejnego zawodnika. 4 dni, okej. 2 dni. 2 dni. 2 dni. 2 dni. Moi drodzy, no chyba mając takie zaplecze finansowe i też przede wszystkim ten komfort, że... Ten komfort, że mamy bardzo dobry rezultat po tym pierwszym spotkaniu, myślę, że wypadałoby poczekać. Myślę, że wypadałoby poczekać. Gdyby tutaj się nam paliła w tym momencie dupa i potrzebowalibyśmy natychmiast, w tym momencie po prostu absolutnie zawodnika, który by nas jakkolwiek tutaj uratował, no to myślę, że wtedy tak. Ale tutaj myślę, że powinniśmy poczekać do końca i wtedy dopiero podjąć decyzję. Nie mamy sytuacji kryzysowej. Teraz gramy u siebie. Pierwszy mecz wygraliśmy 4-1. Wyjdziemy sobie tutaj... No niby mógłbym wyjść drugim składem, ale ja, moi drodzy, nie ukrywam. Lecimy 100% Ligi Europy. To jest... Naszym marzeniem od początku tej symulowanej kariery jest to, żeby zrobić przepiękną przygodę europejską. Lecha. Jak to na razie wyszło? No, były piękne wzloty i upadki, ale później się to kończyło tak jak w rzeczywistości, czyli nic dalej niż poza fazę grupową, a my byśmy chcieli bardzo wyjść. Bardzo byśmy chcieli wyjść z tej fazy grupowej, więc moi drodzy, czas na kolejny mecz. Czas na kolejny mecz. Gramy z Grazem. Wiecie co? Ja teraz chciałbym strasznie w tym meczu dać szansę zagrać zawodnikom, którzy muszą jakoś odnaleźć gdzieś swoją formę. Bardzo, bardzo daleko zakopaną. W miejsce Szczepaniaka niech wejdzie sobie tutaj Wiśniewski. Marsz. 67 punktów overalla. Bardzo
bardzo fajny rozwój, chłopie, więc jak najbardziej zapraszam. Skóraś niech wejdzie sobie w miejsce Guzmana. Idąc dalej, czy możemy tutaj wpuścić jeszcze Czerwińskiego w miejsce Henrichsa? W sumie to dlaczego... Oj nie, czekajcie, coś tu się wydarzyło, nie tak to miało wyglądać. Czerwiński, cieszy mnie to, że jesteście tacy uniwersalni, panowie, ale no... bez przesady. No dobra. Strasznie liczę na jakieś trafienia Kownackiego. Chłopie, pokaż. Pokaż, na co cię stać. Takim składem wychodzimy na ten mecz. Jeżeli zdobędziemy szybko bramkę, no to wtedy przesymulujemy po prostu ten wynik do końca, no bo nie wierzę, że zgasimy tutaj trójkę bez nawet strzelenia jednej bramki. Chociaż z drugiej strony wszystko jest możliwe. Pamiętajmy, że to jest symulacja. To nie jest łatwe zadanie tutaj ogarnąć te wszystkie rzeczy. No dobra, już się zaczynamy motać na samym starcie. To nie wygląda dobrze. Ale wychodzimy z piłką, niby była strata, na całe szczęście asekurował to wszystko Makowski. Marchwiński czeka na wsparcie Kownackiego. Kownaś niecelnie. Zaczynamy ten mecz pod znakiem straty piłki po niecelnym podaniu. I na całe szczęście teraz piłka zagrywana do napastnika, do siódemki, czyli Rida. Niecelnie, zastanawia mnie... A nie, jest ten Balaj. O, może teraz Kownacki, była szansa. Podoba mi się to, Kownaś, trzeba próbować, dokładnie tak. Trzeba dać szansę pomylić się bramkarzowi, lepiej to niż nie oddawać strzału albo cofać się z piłką w nieskończoność bez dośrodkowania futbolówki nawet na aferę. Bo czegoś takiego nie jestem w stanie zrozumieć, tak jak w tamtym meczu z Górnikiem, bodajże Manea cofał się z piłką do tego stopnia, że aż sędzia uznał, że nie chcemy atakować i zakończył mecz. To był dramat. No dobra, po raz kolejny oceny naszych środkowych obrońców windują pod sam sufit. Mamy tu już 6-8, mamy tu zaraz 6-9, no po prostu super sprawa, świetne oceny, rewelacja. W rzeczywistości widzicie, jak to wygląda, tracimy bramkę, 30 minuta i to nie my wyjaśniamy, żeby zabić ten mecz, tylko to my tracimy futbolówkę. Już w dwumeczu mamy aktualnie rezultat 4-2. No zagraj do tego Marchwińskiego, Kownacki debilu! Dlaczego? Jezus Maria, jak nas klepią. Boże. Jeżeli odpadniemy ze Sturmem Graz, ta kariera kończy się w tym momencie. Czerwiński, ty grasz w bierki, chłopie? Nie wiem, co się dzieje. Nie rozumiem. Jezus Maria. Marsz! Wyjazd! Zaraz też robisz, chłopie. Robi wyjazd Czerwiński. Ja tu już mam... Oj, panowie, tu nie ma litości. Proszę wydupiać. Wchodzi sobie Jesper Karlström. I na razie to tyle. Jeszcze mam cierpliwość, więc... O, nacisnąłem kółko. No dobra, i tak wyszło na nasze, awansowaliśmy, 5-3, przegraliśmy ten mecz, jednak mimo wszystko Kownacki się wpisał na listę strzelców i to nam wystarczyło, awansujemy 5-3 po porażce u siebie. Nie wiem co tu się wydarzyło, nie wiem co się wydarzyło w tamtym meczu. Mają spore szczęście, że strzeliliśmy tę bramkę, ja mam spore szczęście też, że nacisnąłem kółko, a nie X, żeby kontynuować to dalej, bo nerwy zszargane do granic możliwości. Mamy tyle końcowych raportów skauta, że się nam nie mieszczą, mamy też końcowe raporty, mamy też nagrodę za awans oczywiście do fazy grupowej Ligi Europy. Lech Wisła przełożone, Lech Krakowia przełożone, Lech Podbeskidzie przełożone, Lech przełożone, przełożone Zagłębie, przełożona Legia, wszystko co się tylko da to jest przełożone, ale moi drodzy, teraz Stefanos Capino, o! 28-letni goalkeeper, 75 punktów overalla, jest na naszej liście życzeń, wygląda fajnie. Kolejny zawodnik to Florian Kastenmajer, 73 punkty overalla. Kolejny goalkeeper to Christian Frytl. On nas raczej nie interesuje. I mamy jeszcze Markusa Schuberta. Markus Schubert, 73 punkty overalla, 23 lata i bez klauzuli, więc można by było z nim negocjować jakiś kontrakt i ewentualnie ewentualną lepszą ofertę. Moi drodzy, ja czekam na jeszcze kolejne informacje, bo mamy chyba jeszcze coś tutaj, jakiś końcowy raport. Tak, mamy dotyczący Michaela Cetterera. Aha, to był chyba ten wolny goalkeeper, tak jest.
To był chyba ten wolny goalkeeper, który został ostatecznie zatrudniony przez Mainz. No nie ma co się dziwić, jeżeli naprawdę miałeś 70 punktów overalla, chłopie, to nie dziwota, że zostałeś gdzieś zatrudniony. Absolutnie. Moi drodzy, przejrzę sobie szybko w naszych transferach, czy my jeszcze czekamy na raporty dotyczące kogokolwiek. Czy jeszcze w przeciągu tych dwóch dni ktoś się tutaj pojawi, tutaj jest brak dalszej obserwacji. Tutaj, jeżeli chodzi o Ligę Szwedzką, aha, jeden dzień jeszcze od tego gościa. Tadeusz Adamczyk, czy ty nam kogoś jeszcze tutaj dostarczysz w ciągu jednego dnia? Nie, w ciągu jednego dnia też nikogo nie będzie. Tutaj mamy kolejne informacje, Gregor Kobel, Kabus, to też nie gra, Daniel Kołodziejczyk. Okej, czyli czekamy w sumie na dobrą sprawę na raport jeszcze dotyczący tylko tamtego jednego chłopa. Tu 6 dni. No 6 dni, panowie, nie mamy 6 dni niestety. Jak bardzo bym chciał, tak nie mamy tych 6 dni, więc nie jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić. Więc na mecz z Krakowią. Przesymulujmy to szybko, bo ja teraz w tym momencie chcę się skupić na transferach. Ja chcę się skupić na transferach po prostu, więc nawet przesymulujmy to drugim składem, bo pierwszy zawodzi totalnie, więc moi drodzy, szybka symulacja, gramy na wyjeździe, gramy drugim składem i wygrywamy 2-0. To jest po prostu taki totalny random, że ja nie rozumiem. Na listę strzelców wpisuje się Podolski i Makowski. Debiut u nas zaliczyło kilku zawodników, takich jak ten Pakiet z numerem 14, Bogart w środku pola z 25. No patrzcie, jak to wszystko pięknie się układa. No cudownie. Niesamowite. W końcu zwycięstwo. Rewelacja. Dobrze. Czas się skupić na liście transferowej. Panie trenerze, bardzo panu dziękuję. Aha, ja tobie nawet nie powiedziałem, że ty możesz tam zagrać. Ale widzisz, mogłeś zagrać, więc wszystko jest gitara. I moi drodzy, Noam Baumann to ten, który... 72. Moi drodzy, tak więc. Teraz już chyba możemy oficjalnie przejść do globalnej, albo do naszej listy życzeń, jeżeli chodzi o bramkarzy. I ustalić sobie tak. No, niewątpliwie tutaj Unsain, tutaj z ligi wygląda ciekawie, między 6 a 6, aha, czyli 6, po prostu, dajemy za niego 6 i mamy chłopa, który ma 75 punktów overalla już teraz. Ty masz, gościu, 75 punktów overalla, teraz jesteś starszy i musielibyśmy... Jego wartość to dziwne, dziwnie to się tutaj troszeczkę układa. Ja, wiecie co, ustawię sobie po prostu na listę życzeń, damy sobie na bramkarzy. I po bramkarzach będziemy sobie to mogli sortować. Gregor Kobel. Kabus nas raczej nie interesuje ze względu na overall. Interesuje nas tutaj ten Unsain, interesuje nas Capino. Capino też był wcześniej już przeze mnie wyznaczony. Schubert. Ja bym popatrzył też po wieku. Kto jest tutaj tak jakoś turbomłody? Ten Diogo Costa wyglądał też interesująco. Nie chcą sprzedać, ale możemy negocjować bezpośrednio z nim, jeżeli zapłacimy kwotę odstępnego. A, nie chcą z nim negocjować, ale możemy zapłacić, jeżeli za... Z drugiej strony, na co mi tutaj młody jakiś turboperspektywiczny goalkeeper? Z drugiej strony, jakbyśmy go sprzedali za jakieś niedalekiej przyszłości, za jakiś konkretny hajs, to też by była jakaś fajna opcja. No i moi drodzy, powiem krótko, ja się zastanawiam albo brać tych, któregoś z tych o dwóch jegomości, tutaj musielibyśmy zaoferować za niego 6, albo po prostu tego chłopa, który się rozwinie, 22 lata. Nad nim się zastanawiam. Ewentualnie gdzieś tutaj jeszcze Schubert jest, 24 lata, też młody i też moglibyśmy za niego zgarnąć jakieś fajne pieniądze, ale ja po prostu... Korci mnie z jednej strony ten. Korci mnie on z tego względu, że ta narodowość i tak dalej, to jakoś wygląda mi bardzo interesująco. Z drugiej strony tutaj już jest pewniak, 75 punktów overalla. Tu i teraz przychodzi gościu, który jest gwarantem jakiejś jakości. Więc moi drodzy, zaproponujmy kupno Ezekielowi Unsainowi za 6 baniek. No proponujemy 6 baniek, 6 baniek i zamykamy temat. Zaoferujemy kwotę za piłkarza. Przyjacielu, proponujemy wam... czekajcie, to nie tu, tylko tu. 6 baniek. Proponujemy, składam ofertę. 6 baniek, no co za zaskoczenie, zgadzają się na 6 baniek, coś niesamowitego. Okej, idziemy dalej i próbujemy sobie w takim razie tutaj zgarnąć kolejnych zawodników, o których mówiłem. Tegoż oto młodzieniaszka mającego 73 punkty overalla, tak więc zaproponujmy kupno. Pomiń rozmowy z klubem, możesz rozmawiać bezpośrednio z nim. Aha, czyli moglibyśmy gadać bezpośrednio z nim. On ma, jeżeli chodzi o swoje finanse, tygodniową pensję 10 tysięcy. Ten ma tygodniową pensję, w sumie czy pensja jest dla nas jakimkolwiek problemem? Nie wydaje mi się, żeby pensja była dla nas jakimkolwiek problemem, ale próbuję zobaczyć, co tam... Aha, 11. 11.
Dobra, bierzmy tego Diogo Costę. Mamy tyle pieniędzy, że może i nawet kupienie kogoś, kto się jeszcze u nas rozwinie, nie będzie aż takim głupim pomysłem. Więc moi drodzy, tak, i zapłać odstępne i rozpocznij rozmowę bezpośrednio z nim. Tak więc negocjujemy rozmowy z tym oto młodym. Ej, on miał wartość 10. A nie, ta wartość chyba podskoczyła z tego względu za zapłaconą klauzulę. Tak mi tłumaczyliście, że jeżeli wypłaci się jakąś klauzulę, to też wtedy automatu podskakuje jego ocena jakby. Dobrze, kontroferta. Nie no, ważny, dobra, gitara, ważny. Co my się będziemy tutaj jakoś ograniczać? Jak najbardziej. Ważne, skoro uzgodniliśmy jego rolę w zespole, pomówmy na temat długości kontraktu. Długość kontraktu niech to będzie na 5 lat. Fantastycznie, możemy na to przystać, ignorujmy klauzulę odstępnego i pomówmy o jego wynagrodzeniu. Twoje wynagrodzenie, aktualna płaca co było 10, więc aktualna płaca to będzie 10. Tak samo, co ty powiesz na to? No i gitara, moi drodzy, mamy bramkarza. Nie trzeba było jakoś turbo długo czekać. Mamy goalkeepera zakupionego. Czekaliśmy do samego końca, do samiutkiego końca na ten transfer, ale jak faktycznie widzicie, w końcu udało się nam go sfinalizować i mamy nowego bramkarza. I to nie byle jakiego, nie byle jak ocenionego, bo aż na 73 punkty overalla. Czy to jest dobry transfer? Wydaje mi się, że tak. Z waszej perspektywy może wyglądać on troszeczkę dziwnie. Potrzebujemy jeszcze sporo czasu, żeby on też się zgrał normalnie z naszym zespołem, ale moi drodzy, no mając takie pieniądze, myślę, że mogliśmy sobie na coś takiego pozwolić. Tak czy siak mamy cały czas 66 milionów, nie wiem jak wy to widzicie. Czy ja powinienem tutaj kupić jakąś petardę chłopa, który ma i jeszcze, mimo tego, że kupiłem tego Costę, to powinienem kupić jakiegoś bramkarza 80 overalla. Dajcie mi o tym znać w komentarzu. No i proszę, dajcie mi o tym znać w komentarzu. Na razie i pa, pa.